Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Might & Magic Duel of Champions. Dzisiaj będzie ponownie seria 2-1-4 w formacie otwartym. To jest talia na stakach, praktycznie wyłącznie staki. Mamy tutaj 8 jednostek, ale to są w sumie same jednostki, które nam wyszukują w jakiś sposób tą karty. Cała siła tego deku bazuje na, powiedzmy, ożywianiu czy też na po prostu zagrywaniu żetonów na pole bitwy. Mamy do tego ożywienie, mamy do tego armię umarłych, no i to w sumie w tyle. No i mamy jeszcze w jedności siła. To jest to taki w sumie, jak dla mnie, jest to fun deck raczej, chociaż ma naprawdę dobre win ratio. No większość ludzi mówiła mi, że ta talia jest naprawdę dobra, więc nie ma jakoś specjalnie tego, co klasyfikować do jakichś fun decków, tylko to jest po prostu taka zwyczajna talia, ale ja mam jakieś takie do niej po prostu podejście i raczej traktuję ją for fun. Chociaż to no, win ratio jest całkiem spoko. Dobra, nie będę się już rozwodził na temat, co myślę o tej talii, po prostu zagram nią. Jeszcze tylko przedstawię, co tutaj jest z wydarzeń: 2 razy burza many, 4 razy ścieżka przodków, 2 razy oko cyklonu many, 8 stworów, 4 razy bibliotekarz, 4 razy wróżbita, 42 buty szczęścia, 4 razy dziedzictwo, 4 sterty złota, 4 razy poprawiona taktyka, 4 razy asza woda wszystkim, 4 razy ożywienie, 4 obozowiska, 3 razy obserwatorium, 4 razy w jedności siła, 2 razy żniwa dusz, 4 razy kryształ objawienia, 4 razy kość do kości, armia umarłych i to tyle. 59 kart, 2, 1, 4 w formacie otwartym. Dobra, to widzimy się za moment, będziemy tym coś grać. Ok, to startujemy. Może wrzucę jeszcze, to jakieś w międzyczasie rozgrywam jakieś pojedynki, to może jeszcze otworzę jakiś tam jeden replay. Puszczę, zobaczymy. O, Xorm, to może być ciekawe. Zobaczymy, jaki pójdzie z Xormem. Tu trzeba mieć no, na pewno dobre rozdanie. Mamy stwora jednego, ale nie ma żadnego ożywienia. Ożywienie. Dobra, jest jedno ożywienie, jest bibliotekarz, to nie jest źle. Zobaczymy, Boże, co to za Xorm jakiś. LOL. Niezłe. Okej, okay, to tak. Może być piącha. Nie wiem, czy coś tu ożywiać już na dzień dobry, czy nie. Dobra. Gramy ożywienie. Swój tu. Let's go. Ubiór. Dobra, tak, przeznaczenie. A niech będzie tak. Bibliotekarz dobrą miną. Okej. Boże święte, troszkę młyn się tu zaczyna ciać. A trzy, tak naprawdę. W sumie mogę zagrać tylko te obozowiska, zobaczymy co tam dostanę. Kryształ objawienia. No szału nie ma, poprawiona taktyka. Co tutaj poprawiać? Poprawioną taktykę. I ożywienie kolejne. Na pewno nie będzie ożywienie. Bach, bach. Coś takiego, poprawiona taktyka. Można wywalić to. Stertę i chyba trzecią poprawioną taktykę. Bibliotekarz jeszcze się może przydać. W sumie można by wywalić chyba ten kryształ objawienia jeden. Specjalnie dużo magii nie będzie, chociaż tam trochę magicznych stworów ma, jakieś zaklęcia też może mieć. Ten Xorm, więc może zostawię. Okej, bang bang, dobiorę sobie kartę. O, kolejne ożywienie. Dobra, zobaczymy co on zrobi. Dobrze było, gdyby nic nie zginęło z tych staków. Może być no, spory damage, prawda? Cztery surowce. Na cmentarzu tak. Może być GG już teraz, tak naprawdę. Możemy sobie odpalić to. Plus dobiorę sobie kartę, dziedzictwo, w sumie to
Udało się. No tak jak widać, fajna jest Natalia. Okej, to zagramy sobie jeszcze jeden meczek. O Boże, to było szybkie. Chyba się gościu nie spodziewał czegoś takiego. Aż po prostu się sam zdziwiłem, bo jest tak tym można. No, muszę zobaczyć, która to była tura. Jezus Maria, w której turze pokonałem? Czy nie była czwarta tura przypadkiem? O Boże, to było dobre, jakby taką talią w czwartej turze można było pokonać Xorma. Mistrzostwo świata. Naprawdę jest zabawna ta talia, no ale no, win rate jest naprawdę niezły na tej talii, tak naprawdę. No, come on, dobieraj się. 2,5 minuty, Chrysta, no come on, to jest niezłe. Może rzeczywiście zagram nią w turniej szwajcarskim, w turnieju szwajcarskim jakimś. A, Zygfryd, no dobra, zobaczymy jak pójdzie na Zygfryda. Dwa ożywienia, wow, to jest dobre rozdanie. Okej, dwa ożywienia, plus jeszcze wróżbita i ich bibliotekę. To grubo. Zobaczymy co on tu gra. No to może być problem, bo on może mieć plądrowanie jakieś i tak dalej. Tylko co tu zagrać? Można początek ożywienia. Pak, pak, let's go. Magii to tu chyba specjalnie dużo nie będzie, więc ten kryształ nie będzie mi potrzebny jakoś specjalnie chyba. Zresztą zobaczymy, ale wątpię, żeby on tu grał w ogóle. No czy może grać jakieś magiczne stwory, ale... No, zobaczymy. On tu może z magików zagrać tak naprawdę. Okej. Coś takiego, tak. Mogę mieć cztery surowce. To może być tak. Tak. A, pytanie, czy on nie ma mostu. Pewnie jakiś most ma. No cóż, ryzyk fizyk. Zagramy sobie tak. Teraz nie wiem, czy szukać kurcze blade. Grać już armię umarłych w następnej turze, czy po prostu bawić się już z jedności siła. Wasnąć. No dobra, zabiorę na razie kartę. Ok, dwa obozowiska. No nic, zobaczymy co tam wpadnie z tych obozowisk. Dobrze było, gdyby nie miał mostu, ale ma trzy flagi. Obozowisko. Pretorianin. No dobra. To mostu przynajmniej nie będzie. I za dwa strzelec. Myślałem, że tutaj zagram. Zabrakował cwaniaczek. A teraz pytanie. Czy grać to? Czy czekać nie wiadomo na co w tej turze jeszcze? Czy grać to i zabawić się z jakąś kurczę armią umarłych, tutaj coś kombinować? A, no bo z tej jedności siły tutaj jakiegoś szału specjalnie nie będzie. Poza tym zablokował tu i tu. Z tylko dwoma jednostkami jakiś damage mógłbym zrobić. Cztery. No niech zobaczę co mi jeszcze wypadnie z tych obozowisk. Coś takiego. Armię umarł, wykopałem. A, no świetnie. Jak to teraz zrobić? Można by tak. Dobra, dam sobie spokój z tą w jedności siła. Zagramy tak. Tak. Plus. Tak. Pacnąć, można pacnąć, tak. I let's go. Dobra, zobaczymy. No, fajnie było, gdyby mostu nie miał znowu. Albo jakieś plądrowania, bym miał 5 surowców, będzie plądrowanie, tam mi zostaną bodajże 2 surowce tylko. Zobaczymy, ale wątpię, żebym go był w stanie. Musiałbym mieć chyba odpalone 2 razy co najmniej jedność siła, żeby to jakoś wygrać. To będzie za mało do meczu raczej. Znaczy wygrać w następnej turze. Szansa wygrać to cały czas jest, tylko żeby to zrobić jak najszybciej. A, ty już zablokował wszystko. Nie, to może być problem. Dobrze się broni koleś.
Okej, to tak. Tu i powiedzmy tu. Kolejne żywienie. 5. Wow, tu mogę jakiś damage wykręcić nawet. Tylko, że tak naprawdę jedną kartą, jednym żetonem zaatakuję tego Siegfrieda. Dobra, zobaczymy. No. Tak i tak. Ożywienie. Mam kurczę ołtarz, znaczy mam Asha Włada wszystkim. Dobra, cicho. Jest 7. Co to zabić? Zawsze zabijam tego Pretorianina. Jest bardziej niebezpieczny. Tak. I let's go. Ja, najlepsze jest to, że oni ci jego strzelcy też dostali. Buffik do ataku. Trzech. Pytanie, czy ma most. Jak nie ma mostu, to będzie fajnie. Gorzej, jak będziemy jakieś plądrowanie. Zobaczymy, czy tutaj coś zagra. Jak tutaj nic nie zagra, to jest po grze, ale wątpię. Na pewno coś ma. Żeby tylko legionistę. Chyba miał 6. Jak to zrobić? 6, 6 czy 5, Boże, mam. Jest 7, no fajnie. To i to jest 5 i to jest 8, ale to jest za mało. Nie mogę użyć tej kurczę kość do kości. Dobra, to nie będzie tak. O, nie muszę nawet podnosić tego. Żebym wiedział. Tylko, że jest 6 surowców, tak czy siak. Okej, to nie będzie tak. To jest 6. Może być 7. Nawet musi być 7. Coś sobie dobierzemy. Co teraz? Okej, czy to jest po grze? Wygląda na to, że to jest raczej po grze. Nie ma kolejnego żadnego mostu, nie ma żadnego plądrowania. Okej, coś takiego. Coś takiego. No i to tyle chyba. Jeszcze mogę odpalić świt. O Boże. Nawet Siegfrieda tym można kurczę porobić, mówiąc nieładnie. 7 minut to trwało. Nie wiem, w sumie mam jakieś fajne replaye nawet. Mógłbym otworzyć jeszcze jakiś replay. Bo dobra, zagram jeszcze jeden pojedynek najwyżej. Będzie trzeci pojedynek i tyle. Zobaczymy, kogo teraz mi dobierze. Ale nie no, win rate jest na to naprawdę niezłe. To jest jakaś 11 albo 12 gra. I w sumie na te 11 czy 12 gier tylko dwa pojedynki przegrałem. Kalazar. No ja Kalazarem grając w turnieju szwajcarskim praktycznie kolesia rozpykałem tą jego talię, tylko mi czasu zabrakło tak naprawdę, żeby z nim wygrać, bo już tam mu się wszystko dosłownie skończyło. Te Asha włada wszystkim, wszystkie łuty mu się pokończyły, no nie miał już praktycznie nic, nawet mu usunąłem armię umarłych Arianą. No i tyle, że mi się czas skończył, dlatego przegrałem. Bo bym to wygrał bezproblemowo raczej. Zobaczymy, co ten Kalazar tu będzie miał. Nie wiem, czy to chce. Może to wymienię. Nie ma ożywienia żadnego. Okej, zobaczymy. No, dajesz, panie. Jest ożywienie. Okej, to może być sterta złota. Żywienie sobie tych poszczaków.
Dobra. Zastanawiałem się odpalić może poprawioną taktykę, ale... Jeszcze poczekam. Wysiadujące. Dobra, to tak. Plus tak. Na razie nie będę blokował, bo wolę tak naprawdę bronić te moje, kurcze, jednostki tym wróżbitom niż te dwa punkty damage'u dla serii. To jest jakieś tam, nie jest jakiś wielki problem jeszcze. Wolę po prostu zachować staki przy życiu. No pytanie, czy nie ma teraz jakiegoś pocisku rozwidlonego. Albo czy w końcu nie zacznie mi pijać tych kurcze, tych kościotrupów z sumiejki. No, ma jakiś pocisk. Co, pocisk i umiejka? Wróżbite z targetu. Nie obrażę się. Nie mam kość do kości też żadnego. No, na czym on się tam zastanawia? Może on nie wie, co to za seria. Może nie grał z tą talią nigdy na stakach. Zabił tego, zobaczymy i zabije drugiego. No spoko. Może kość do kości, jak dostaną twardy. Najpierw trzeba dostać. Co tu robić? Mam kurczę blade asza, bo do wszystkich. Mogę sobie to ożywienie podnieść. Tak. Warlaków, tego jeszcze zostawimy przy życiu, bo się może przydać. No chyba, że jakimś pociskiem za chwilę wyłapie, albo coś w tym stylu. Albo on umiejki na nim użyje. Nie użyje. Okej, niszczyciel. Dobra, to teraz tak i tak. Teraz można go w końcu tutaj zrzucić, żeby się do czegoś przydał. A za czwórkę coś mogę w ogóle zagrać sensownego? Można było kartę usunąć z cmentarza. Ożywienie, no tak, tylko że ożywienie zagram, to i tak innego stracę. Chociaż nie wiem, może zagrać to ożywienie. Problem jest, że on ma te dwie wysiadujące, to jest strzelec wojownik. Dobra, nie będzie tak poprawiona. Podniesiemy sobie ożywienie. Tu i tu. Jeden. Coś dobrać. Podbiorę. Okej. No niestety ten kryształ mi nie pomoże na arkatę. Jeżeli ktoś gra arkatę, to będzie problem. Jeśli gra Armagedony, no to będzie łatwo. Tak naprawdę. Teraz on mi będzie usuwał z cmentarza karty. Jak miło. Okej, coś takiego? Coś tu w ogóle mam fajnego jeszcze na cmentarzu? Nie. Może być to... Ja tu wykręcę. Tym jestem ciekaw. Tak nie ma najlepiej. To jest chyba i tak jedyna najlepsza opcja w tym momencie. Dobra, to potrzeba. 5. O Boże, trochę słabo. Dobra, niech będzie tak. Coś takiego. Sobie to poszukać. W jedności siła? Chyba tak. Szukam sobie w jedności siła. A, dobra. Ten niestety jest na straty spisany. Pije to też. Jakaś piącha, ile z tyłu potrzeba. O Boże, prawda. No, Talazar chyba jest sporym problemem dla tej talii, tak mi się wydaje. Okay, tu i tu, ci sobie zginą. Maniak nie jest magiczny. Czy mam ożywienie jakieś? Wyrzuciło ożywienie jedyne, jakie tam zagrałem.
tego. Aleksjański. A, dobra, coś takiego. Kryształ mi dobrą, fantastycznie. Może zagrać w sumie ten kryształ, chociaż tak nie wiem jak go teraz już zagrać, bo mam tylko 3 surowce. Dobra. Zagram to. Zagram to. Jest 3, wow, świetnie. Nie wiem, czy lepszą opcją nie było zagranie przypadkiem tego kryształu objawienia. No, jeszcze bulwa, no to na pewno było lepszą opcją zagranie. Przydałoby mi się teraz kość do kości na pewno, żeby sobie ożywić te wszystkie jakieś trupuszczaki, które zginęły. Znaczy, wszystkie te jednostki, które zginęły, ożywić powiedzmy. W sumie, może zamiast wyszukiwać te jedności siła, trzeba było wyszukać kość do kości. To chcę zrobić. Nie wszędzie ma zakaz targetowania. Co to jest? 5-2-0 jakieś? Kurczę, jakaś dziwna ta. Jakieś agro takie? Myślę, że to kontrola będzie. A to chyba jakieś agro takie zwyczajne. A, gdzie to zagrać teraz? Tu i tu. Tutaj były. W sumie to tak, można jednego zagrać. Tutaj i powiedzmy tutaj ta. No i dziedzictwo, świetnie. Tak, kość do kości by mi się przydało, naprawdę. Okej, okay, za 6 zagrać ożywienie i kamyczek mogę zagrać. Niepotrzebnie tu go grałem. Dobra. Niech będzie kamek. A w sumie to mogę. Dobra, odpalimy to. Wniosę sobie. O Boże, tylko to i to mogę wyrzucić. Kamek jest dobry, dobra. A tak czy siak wyrzucę kamek. No. Okej. Okay. Więc stracę tylko tego. No, czy nie, on chyba sumiejki może ich zabić, tak. Ale nie użył jej. No burza nic nie robi. Dobra w tym, że nie będę mógł atakować tymi gośćmi. Okay. Problem też taki, że te wysiadujące to jest problem, Boże, bo z nich żetony wypadną i co z tego, że ich zabiję, jak żeton przeżyje. Świetnie. A, dobra, tak i tak. Jak fantastycznie, dobra, biorę sobie kartę. Mogę wyszukać znowu kryształ za 7 i nic więcej, chociaż mogę to odpalić jeszcze. Szukajmy sobie kryształ. Pyk. A co jest? Dobra. Zabijamy królewkę. Królewka nic mi nie zrobi. No ile mam w końcu surowców? 1? Czemu nie mogę użyć tego? A, bo nie mam łutów szczęścia, żeby odrzucić, kurczę. Dobra, to szkoda. Chciałem sobie podnieść w jedności siła. Jak mi zagra jakąś kolejną, kurczę, bladę. O Boże, tak ją przystawił. Pytanie, czy zabiję jeszcze jakiegoś sumiejki. Miałem tak zrobić, może targetować wszystkich. A umiejka chyba zadziała. Ten kryształ nie ma wpływu na to chyba. Dobra. O Boże, świetnie. I tak się nie przebije przez te cholerne żetony jego, no Chryste. Dobra, to jednego dam tu, to będzie 3 damage'u i tego przynajmniej zgładzę. Drugiego tu. Świetnie. Pytanie, czy w ogóle grać ten... teraz to w jedności siła, nie wiem, czy się w ogóle opłaca. No, zajebiście, jak ja uwielbiam takie miskliki.
Znaczy to nie jest magiczne, więc też fajnie. Może tak, ołtarz podnieść sobie kryształ i zagrać. Kryształ też będzie raczej słabo. Tego i tego może zabić. Znaczy ogólnie dwóch może zabić w sumie, jeżeli wykorzysta. No ale i tak jest chyba najlepsza opcja, nie widzę ciekawszej tutaj opcji do zrobienia. No, nie wiem, czy grać tego wróżbita. Chyba nie. Tak, weźmiemy kryształ. Jak zrobiłem z tym, że karty nie dobrałem, Chrysta. Okej, okay, zobaczymy co on tutaj zrobi. Pożeracz to zadziała? Właśnie, nie wiem, czy pożeracz zadziała. Jak jest ten kryształ odpalony. Zobaczymy. Zadziała. Zamiast kurczę zabić ich sumiejki, to koleś był pożeraczem. No chyba, że chce levelować. Po coś tam. Świetnie, dosłownie. Okej, okay, tu i tu. I tak się nie przebije, nie ma opcji, muszę... To mogę zabić sobie zwyczajnie, to też zwyczajnie, to też... I co, szukać w jedności siła po to, żeby zabić sukuba jednego? A on w 5 butli walnie mi tego karkata. Ożywienie. Nie wiem, czy to ma sens, bo jakbym kryształ wyszukał... To on i tak ma 5 butli. Więc arkata i tak w kryształ nie ma znaczenia, bo on i tak zabija arkatem wszystko. Może tak naprawdę nic nie zagrywać. Ja mam kart 5. Zrobię tak. Tak. Dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czy on ma arkata, czy nie? Fire... No nie, serio ma fireball. Boże, kto by pomyślał? To teraz tylko... Kość do kości w końcu mi się przydało jakieś... Dobra, tu i tu. No jest kość do kości, okej, okay, to kit. Coś takiego... No za chwilę mi arkata też będzie zabawnie. No, w jedności siła, no to fajnie, tylko że kryształ potrzebuje teraz, żeby się ewentualnie przed czymś tam obronić. No i co, odrzucimy sobie to ożywienie. Podniosę sobie kryształ, zagramy kryształ. No i trzeba tylko liczyć na to, że nie ma arkata. A jeśli nie ma arkata, to może być po grze. Chyba, że znowu ma jakieś pożeracze i tym podobne rzeczy. No, nie będzie arkata, to grubo. Fireballem nic nie zrobią. No, ta może być GG. W pożeracza. Ok, a za trójkę coś ma bulwa. Boże, naprawdę. Serio, może ją zabiję. Tygodniem umarłych. Ja bym się nie obraził. Ok, coś takiego. Proszę bardzo. Trujeczka. Asza woda wszystkim by mi się przydało i bym odpalił sobie dwa razy w jedności siła i to było po grze na pewno. Kość do kości. Okej, okay, to coś takiego. To się wywali. To się wywali. Jeszcze jest szansa. Coś fajnego. No i się skończyła szansa. Dwa razy kość do kości. No to tyle, jedziemy, nie ma innej opcji, tak czy siak. Okej, okay, ile to jest? 10? No to jest po grze i tak. Bombka, bombka, bombka. No i bombka. Okej. Okay. No trochę dłużej to trwało, ale z Kalazarem zawsze, już zawsze, no z Kalazarem ma dość sporą ilość kontr, kurczę, na tą talię. Ale tak czy siak,
No win ratio na niej jest naprawdę dobre. Szczerze mówiąc, to spokojnie można jakieś 60-70% tą talią wyciągnąć, tak mi się wydaje. No jak koleś nim tą talią Szwajcarę gra. Ja jeszcze nim nie grałem, ale myślę, że sobie może pogram tak for fun, zobaczymy co się uda temu grać. Może być ciekawy taki Szwajcar tą talią. Talia jest dobra. Dla mnie to jest raczej cały czas i tak fandek. Ale z takim naprawdę dobrym win ratio idę. Okej, dobra, będę kończył. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Hej.